Zapraszam na pokaz dzisiejszy Kasi Trzaskiej, Wieś Pływających Krów. Wir alle sind Teil eines Ganzen. Wir atmen die gleiche Luft, wir beleben die gleiche Erde. Ilekroć oglądam twój film, to coś nowego, coś innego w nim widzę. To ile tematów w nim mieścisz, bo oprócz tego, że udaje ci się pokazać różnice, ale też i przecież punkty wspólne dla nas czy naszych zachodnich sąsiadów, to też i różnice cywilizacyjne, to też mówisz o pewnym dążeniu do wspólnoty, o tym, czym żyje współczesny Berlin, czyli lewicujący, proekologiczni ludzie poszukujący. No właśnie czego? Chciałam, żeby oprócz takich poszukiwań bliskości z naturą, ale głównie przez ludzi z dużych miast, bo jakby mam wrażenie, że ludzie mieszkający na wsi, rolnicy, mają na co dzień tyle ekologii, przyrody, ciężkiej pracy, że jakby w pewnym sensie nie mitologizują tego życia, które jest wokół nich. I to też był jakiś punkt wyjścia dla mnie, żeby spróbować popatrzeć na właśnie takie osoby, które jakby geograficznie mieszkają tak naprawdę blisko siebie, bo Niemcy i Polska to nie jest, nie wiem, Meksyk i Polska, ale okazuje się, że są egzotyczni dla siebie nawzajem. Zastanawia mnie to, jakie były właśnie wrażenia bohaterów po tym, jak z tej wsi wrócili, czego oni się nauczyli. Ja myślę, że akurat ci Niemcy wynieśli takie pozytywne wrażenie z tej, jeśli chodzi o tą społeczność wiejską, która była dosyć taka zgrana i serdeczna. Natomiast jako tacy bardzo zażarci wrogowie hodowli w ogóle zwierząt, przemysłowej hodowli, generalnie można powiedzieć, że Ellen utwierdziła się jakby w swoich takich przekonaniach co do wsi, bo oni generalnie są ludźmi, którzy dużo podróżują. Ona też dużo podróżowała i często za pomoc właśnie gdzieś przy różnych gospodarstwach. I jakby nic, znaczy nie za wiele nowych rzeczy się na tej wsi polskiej pojawiły dla nich, poza tym tą serdecznością ludzi. Ania. Ejo. Ejo. Jestem. Nie zapamiętamy parę razy. Widziała konia? Was, ob ich reiten kannst? Ja. Du, nee. Nie widziała nigdy konia? Meine Mama. Nie. Mama widziała. Na ile to od razu zakładałaś, że to zestawienie, zdarzenie polskiej wsi z ludźmi, którzy właśnie przyjeżdżają z Berlina, są progresywni, bardzo współcześni, ale też z drugiej strony no, poszukują tego kontaktu z naturą, ale właśnie są bardzo ekologiczni i tacy lewicujący, że ono będzie takim źródłem humoru. Nie chciałam, żeby ten film był w duchu kolejnej takiej debaty, że jedzenie mięsa jest niedobre i absolutnie nie zakładałam tego, że będę oceniać właśnie którąkolwiek z tych stron przedstawionych w filmie. Chodziło o to, żeby ci bohaterowie niemieccy mieli taką pewną naiwność w sobie. Prostolinijność. Prostolinijność, naiwność, takie przekonanie głębokie o własnym światopoglądzie, które ma na przykład Io, właśnie ta Ellen. Tak, mama, auseinander. My bez mięsa żyć nie możemy. Pyszne. Ich esse kein Fleisch. Czy możesz nam zdradzić jakąś taką albo bardzo śmieszną, albo pikantną, albo trudną sytuację za kulis? Taką, która tobie się wydaje najbardziej, jakby to powiedzieć, wyjątkowa. Miesiąc po zakończeniu zdjęć zadzwonił do mnie Staszek. Powiedział, że odkąd się pojawiliśmy we wsi, zaczęły zdychać krowy. I niestety prosi mnie, tak, nie, złe oczy kogoś z ekipy, albo mnie, albo Niemców, no bo mimo wszystko... Myślę, że to Niemcy. No właśnie, tak. No więc prośba była taka, żeby Ellen na głos wypowiedziała: ściągam klątwę z krów Stanisława. I ja miałam jej to przekazać. Ale nie będąc już tam. Nie będąc w Berlinie, miała głośno wypowiedzieć: odwracam czy ściągam urok z krów Stanisława. Tak, 3 razy. No ale później się okazało, że to sąsiad był zazdrosny i sąsiad rzucił urok, także zostaliśmy oczyszczeni. Jak krowy?
krowy żyją. W dzisiejszych czasach, XXI wiek, że jeszcze są tacy ludzie. No. Oni bez komputera, oni bez komórki, oni bez telewizora. A pisać piszą? Nie wiem, czy oni umieją pisać.